Wejście na rynek Mavica Mini spowodowało pewne przewartościowanie w segmencie dronów tańszych, w segmencie, gdzie do tej pory mieliśmy właściwie dwie marki, może trzy. Niewiele się działo i nie było specjalnych nakładów. Tutaj prym wiodły na pewno Xiaomi i Hubsan, może któryś z egzemplarzy JRC. I właśnie Mavic Mini zmienia nieco sytuację, dlatego że wprowadza bardzo dobrą jakość w segmencie cenowym poniżej 2000 zł. Jak jeszcze pamiętacie pewnie z czasów premiery sprzed 2 lat, wejście Sparka wiązało się z wydaniem kwoty około 3000 zł za egzemplarz tego drona. Natomiast tutaj już mamy komplet poniżej 2000. No dobra, a co w przypadku, jeżeli nie mamy zamiaru wydawać prawie 2000 zł na Mavica Mini? Jakie mamy alternatywne propozycje? Jeżeli chodzi o jakość, może jakieś 4K, może coś więcej niż na przykład lepszy zasięg, kto wie. I spójrzmy na to w takiej kategorii przeglądu dronów najlepszych, jakie są na rynku w tej chwili w zakresie od mniej więcej 1000 zł do wartości 2000. Spójrzmy na ten przegląd, ja przygotowałem 5 takich notowań, 5 takich propozycji i w tej chwili Wam je przedstawię. Na miejscu 5 wytypowałem drona bliźniaczo podobnego do Sparka, a mianowicie JJRC Heron X9P. Jest to bardzo fajny dron, ma dwuosiową stabilizację. Ujęcia wykonujemy w 1080p. Czas lotu wynosi około 15 minut. To jest też charakterystyczne zarówno dla Sparka, jak i dla niego Herona, więc jest trochę mniej niż na pewno w Mavicu Mini. Natomiast mamy wymienną optykę, mamy sensory dolne też. Można latać wewnątrz, prędkość 20 km na godzinę. Zasięg do około kilometra i podgląd około 200 metrów. Masa tego drona wynosi 258 gramów, więc jest trochę cięższy od Mavica Mini, ale niewiele. Natomiast cena jest bardzo atrakcyjna, bo ten dron kosztuje już w granicach od 800 do 1000 zł w zależności od tego, jakie są promocje i z jakim wyposażeniem. Więc mamy połowę tego, co Mavic Mini i tutaj można też w przypadku na przykład mniejszego budżetu można o tym pomyśleć. Cena tego drona wynosi około 800 do 1000 zł, więc ten budżet jest połowę mniejszy niż na Mavica Mini, natomiast nadal będziemy mieli pełną frajdę, może trochę krótszą. Może ta jakość wykonania nie będzie super w porównaniu do Mavica Mini, ale jednak jest to dron, który już jest pełnowartościowym ze stabilizacją na gimbalu 1080 Full HD i można go polecić jako podróbka Sparka. Drugi bardzo ciekawy model, który pokazał się na rynku stosunkowo niedawno, to jest iChin LX4 Aurora. Można go znaleźć też jako JJRC X12 Aurora. Bardzo ciekawy dron, podobny do Mavica Air i faktycznie przypomina sylwetką, przypomina też właśnie składaniem ramion, ale też i masą, bo waży 438 gramów, czyli bardzo zbliżona masa do Mavica Air. Czym się charakteryzuje iChin LX4 Aurora? Przede wszystkim świetna propozycja w stosunku cena do jakość. Ma bardzo dobrą kamerę, czas lotu to około 25 minut szacowany przez producenta. Ma VPS, RTH, GPS oczywiście, bezszczotkowe silniki. Gimbal już jest tutaj trzyosiowy. Ma oczywiście kamerę 4K w 30 klatkach na sekundę, pole widzenia 80 stopni, zasięg około 1,5 km, mniej więcej kilometr do 1,5 km, czyli widzimy, że ten zasięg może być trochę lepszy niż w przypadku Mavica Mini. Ale to wszystko zależy oczywiście od warunków, bo jak pamiętacie, moje osiągi w Mavicu Mini wahały się od 300 metrów do nawet prawie 3 km. To zależy, gdzie latałem, prawda? I tutaj wielką zaletą na pewno Aurory jest fakt, że możemy znaleźć ją już poniżej 1000 zł. Zaczyna się w granicach 850 do 1000 zł. Bardzo ciekawa propozycja jak na nowego drona, na trzyosiowym gimbalu i w 4K są ujęte. Wykonywane. Kolejny dron już trochę cięższy to jest Hubsan Zino i tutaj mamy dwie wersje. Podstawowa, ta klasyczna wersja zwykła, gdzie możemy ją już nabyć w okolicach 1100 do 1500 w zależności od sprzętu, ilość baterii, pokrowiec i tak dalej, ale także wersja Pro po liftingu, gdzie zasięg mamy większy, do 4 km nawet ten zasięg. Lepiej kontroler jest dopracowany. Takie drobiazgi zostały właśnie lepiej dopracowane, jeżeli chodzi o Zino Pro. Hubsan proponuje nam przede wszystkim bardzo dobrze
dobrą optykę. Tutaj już mamy 4K stabilizowane na trzyosiowym gimbalu. Mamy możliwość zamontowania filtrów. Jest już trochę więcej ustawień. Są ustawienia manualne. Jak już chce ktoś się trochę pobawić, to właśnie Zino, czy klasyczny, czy w wersji Pro właśnie wchodzi. I to jest jedna z lepszych propozycji, które w tej chwili mamy w segmencie dronów. Od 1100 mniej więcej, bo tak zaczyna się ten dron w wersji podstawowej, do wartości nawet do około 2000 w zależności od sprzętu za wersję Pro z lepszymi bateriami. Jeżeli chodzi o jego zalety, to na pewno ma już procedurę FaceSafe, ma możliwość zastosowania filtrów, trzyosiowy gimbal, zdjęcia panoramiczne, ruchowa kamera, inteligentna bateria, silniki bezszczotkowe. I Hubsan Zino waży około 700 gramów, czyli to jest dron już masy Mavica Pro. Hubsan wydaje się w tej chwili bardzo ciekawą propozycją z kilku względów. Po pierwsze, możemy wybrać wersję Basic, która oczywiście nie wszystkich zadowala, ale jest to już dron, który zapewnia naprawdę niezłą jakość za bardzo umiarkowaną cenę, bo 1100-1200 zł na początek. Oczywiście idziemy w górę, w wersji Pro sięga ta cena wartości około 1600-1800 zł, w zależności od sprzętu oczywiście. Hubsan jest bardzo fajną propozycją i wartą rozważenia, dlatego że można kupić wersję podstawową, później ją wyposażyć w dodatkowe baterie, jeżeli jesteśmy na budżecie. Oczywiście, jeżeli mamy trochę więcej kasy i chcemy mieć taki egzemplarz, który spełni nasze oczekiwania, wersja Pro, on ma na pewno lepsze sterowanie z drążków, na pewno lepszą kontrolę, jeżeli chodzi o drążki, na pewno ma lepszy zasięg. I słuchajcie, jeżeli chodzi o faworyta w tym przedziale cenowym, to na pewno można powiedzieć, że Xiaomi X8 SE to jest jeden z najlepszych dronów w przedziale do 2000 zł, który może rywalizować z Maviciem Pro, bo ma naprawdę bardzo dobre wykonania. Jakość w stosunku do ceny jest rewelacyjna, dlatego że jest trochę promocji, jeżeli chodzi o Xiaomi i można go znaleźć w dobrych cenach. Jest świetna kamera, 1/2/3 cala, 12-megapikselowy sensor Sony, czas lotu około pół godziny, czyli genialnie. GPS ma oczywiście, Return Home, VPS-y, można zastosować filtry opcjonalne, dlatego że mamy tutaj zakres filtrów od 8 do 32, gimbal trzyosiowy, zdjęcia panoramiczne, waypointy, quick shots, tracking, podwójne IMU ma, także widać, że to już jest dron na miarę Mavica Pro. Xiaomi waży 790 gramów, kamerę ma w rozdzielczości 4K, możliwość wykonywania ujęć w 30 klatkach na sekundę. I to, co jest ciekawe, że Xiaomi jako jeden z nielicznych dronów w naszym zestawieniu ma zarówno wersję LOG, jeżeli chodzi o ujęcia wideo, jak i ma też RAW, jeżeli chodzi o fotografię. Rozpędza się do 18 metrów na sekundę i jest w wersji kolorystycznej podstawowa, ta klasyczna Xiaomi X8 SE, to jest wersja biała, ale teraz wchodzi wersja ciemna, można powiedzieć czarna, chociaż on jest różny kolorystycznie, jak popatrzycie, i w tej chwili są preordery, czyli zapisy na wersję podstawową. Jeżeli chodzi o przedziały cenowe, Xiaomi jest najdroższe w naszym zestawieniu, bo sięga już ceną Mavica Mini. Xiaomi oferuje nam tutaj dowolność od 1600 do mniej więcej 2100 zł w zależności od ilości baterii, wykonania combo i też wersji kolorystycznej. Najnowsza, ta czarna, ma w sobie też walizkę. Ok, słuchajcie, na zakończenie chciałem powiedzieć, że w tym segmencie, gdzie Mavic Mini wchodzi, nie ma oczywiście takich dobrych dronów poniżej 250 gramów. Możemy powiedzieć, że jest jeden model, na przykład Z5, ale ich jest niewiele, może ze 2-3 modele, na pewno nie takiej jakości. Modele tego typu jakości to już są właśnie te, które wymieniłem. One są podobne, zbliżone, oczywiście różnią się. Mogą się różnić rozdzielczością, mogą się różnić zasięgiem, mogą się różnić masą, oczywiście nie ma dwóch takich samych idealnie dronów. Ja myślę, że na dzisiaj w budżecie można zastanowić się nad Aurorą faktycznie X12, bo to jest bardzo ciekawy dron. Oczywiście Xiaomi też daje bardzo dobre możliwości w stosunku do ceny. Oczywiście Hubsan też jest niezły, dlatego że tam przy Zino w wersji Pro zostało bardzo dużo zrobione, więc jeżeli miałbym wyróżnić top 3, to właśnie te trzy drony jako zamienniki czy rywale Mavica Mini. Każda osoba jest inna i każda ma swoje preferencje. Nie wszystkim leży ten Mavic Mini. Może ze względu na to, że nie ma tam ustawień manualnych, może ze względu na to, że nie mamy RAW, albo że ten zasięg w mieście
jest trochę słabszy. Natomiast dzisiejsze opracowanie miało na celu pokazanie, że ten horyzont jest trochę szerszy i że mamy pewne możliwości. Linki do wszystkich produktów znajdziecie poniżej. W tej chwili są promocje, trzeba szukać promocji i one się pojawiają. Jeżeli będę miał na bieżąco informacje, to na pewno uzupełnię w komentarzu czy w opisie pod tym filmem. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam już do kolejnego epizodu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!